jeszcze musimy gwinty poprawić. Tutaj jest jedna, druga UNC. Tu już też mamy poprawione. Gwintowniki od Stanisława przydały się. Musimy zdemontować elewator i tutaj wymienić to prowadzenie. Tutaj za duże siły przychodzą na te rolki, bo ten elewator jest dołożony. To jest w ogóle, to nie jest oryginalne, to jest taka dostawka i tutaj nam to nie wytrzymuje. Choć tak i tak staramy się pracować na tym, żeby było jak najbliżej od kamieniacza tutaj, jak na najmniejszym wysuwie pracujemy. Ale tak i tak tutaj coś jest nie tak, dlatego to musimy wyrzucić i wstawiać tutaj grubszego kątownika jako prowadnicę. Dzisiaj taki dzień jest, że to się urwało tutaj, trzeba to zrobić. I tu już wcześniej było to wygięte, też to trzeba jakoś wzmocnić od razu, to miejsce. Bo widać, że te rolki są pod kątem. Czekaj, czekaj, poruszaj, dobra! To wyjdzie... Nie, 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 nie ruszaj! Zaklepany? Od kamieni leciały. Dlatego tak. No można jeszcze przytrzymać i pukać w ten. W puszkę. Tam z tamtej strony? Nie. Znaczy, no tu pukałem, ale on jest tam zaklepany, że... A weź go próbuj ręką wyciągnąć, tak ona ciągnie go. I ciągnij do siebie mocno. No. Sam sobie nie ufam. Idzie coś? Nie. Idzie, idzie. Idzie, 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 idzie. Dobra, 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 idzie, idzie, idzie. O. Poszło. Dobra, i co? Wszystko zdjęte do góry. Da, no. Dobrze. Do siebie. Podcina i się wstawi kątownika mocniejszego. Z jednej, z drugiej strony to zrobimy, no, od razu, co? Może i tak. A rolki może damy to szerokie? Kurde. Czekaj, Karol, bo bateria wylata. Dobra, zaraz będziemy to odcinać plazmą z pawy. Ale najlepiej by było, jak on by był przekręcony, ale... Dobra, idę szukam kątownika najpierw. Dobra, zabieramy się za odcinanie tutaj tego elementu, co jest wygięty. Plan był taki, że wstawiłbym tutaj kątownik 50x50. Abyśmy go tutaj trochę obniżyli, albo to musiało być 50 tak gdzieś na 25. Ale co, nie mam takiego materiału i teraz muszę to wyciąć i chyba zrobimy z tego całownika. Tutaj go przytnę, tutaj również i zrobimy taką prowadnicę jak ta. Dobra, najpierw co, trzeba to wyciąć. Ja gdzieś miałem metrówkę. Gdzieś miałem. Gdzieś ją nosiłem w kieszeni.
zakładamy, przymiarka jest. Ja chodź na chwilę. Chodź, złapiemy, będziemy ten. Złapie wózkiem i to nie ma dobrze. Jeszcze do przodu! Daj pana kurwa! Do przodu daj! Czekaj, stój! Ale wiatr się zrobił, kurde! Tam! Czekaj! Patrz na tą lampę! Dawaj, dawaj! Lampa do góry! Wjeżdżaj! Niżej, niżej, niżej! Czekaj, czekaj! Kuba, musi skręcić na tą stronę! To nie wejdzie! No, nie, nie! Nie! Tą stronę! Nie w to! Nie cofnie lekko ty, bo on teraz będzie, bo tu węża zaraz dopali. No i teraz. No. Dawaj, dawaj pomału. Na to. Jeszcze w to, jeszcze musi dawać. Dobra, za mocno. Na dół, na dół. Na dół. No i dawaj! Dawaj! Czekaj, bo coś kaczy gdzieś, stój! Czekaj! Tu weszło. Na to! Dawaj teraz! Czekaj! Czekaj! Stój! No to pewnie wejdź. Teraz? Ja tam przechodzi teraz tego wcięcia, czy co? No ale to przejdzie. Tak? To luźno wygląda, że jest luźno. Dobra, czekaj kurde, widzę co jest. Tu, tam sobie. Czekaj. Poprawka. Da się podciąć? Trzeba podciąć tutaj blachę i już. Do tyłu, czekaj. Do tyłu i plazmę. Ha, kurde, dobra. Dobra. Plazmą, a plecikiem się nie da? Obo mamy. Nie wiem, za nie bardzo. Zapalnikiem? Czekaj, ale to jest to? Na dole. Ten element jest osobno. Ten trójkąt chaczy. Tu oko. A to jest tam dalej, widzę też. To trzeba to chyba odkręcić, bo to chyba jest to. Trochę ten. Nie, no to jest ta blacha, to. Ta blacha, to można odkręcić. Nie jest blacha. To jest blacha z tyłu, to jest to. Tego się nie odkręci. Jak te kamienie tu lecą, te duże. Już. Tutaj muszę podłożyć kilka podkładek dystansowych, żeby rolka się odsunęła i żeby całości nie wyciągać, wypaliłem otwór. Przesuniemy sobie tutaj w to miejsce, śrubę wyjmiemy przez otwór i dołożymy tyle podkładek, co trzeba. Co
No zaraz zobaczymy, może troszkę. No to otwierają na taśmę jakieś. To weź ten... Ale on opręta się zawinęły. No to on wysunie, to wyjdą. Musisz schować, by się opręta zawinęła widła. Nie opuścić. Przesunęłeś? Nie, ruszałem, a tu można. A, no dobra. No. Ten. Drugą stronę. Dawaj, dawaj. Nie, no czekaj, bo rozwiązanie. Dobra, musi odjechać wózkę. Poczekaj, no dawaj. No zaraz może wyjdzie. Dobra, będziesz tu musiał być, żeby to unieść. Żeby rolkę wymienić, na razie niech wózek stoi. To weź teraz, wciągaj to. Czekaj, dobra, stój tu, żeby mógł stanąć tutaj. Dobra. Jeszcze kawałek. Dobra, do tyłu, w drugą. Jeszcze, dobra. Tylko ja wyciąłem na imbusa, a tu jest zrobione na ten. Może wyjdzie. Daj, nie, to się poprawi. Dobra, teraz by trzeba tu unieść. Dawaj do góry widłami. Dobra. Jeszcze? Ale jeszcze śrubę trzeba trochę. Odkręć całkiem. Jeszcze daj do góry. Dobra. Nie wiem, czy wyjmę, bo ja na imbusa zrobiłem tutaj. Za mały otwór zrobiłem. Co? Nie będziesz mi. Nie. Udało się nam na styk przeszła ta śruba. Mam tutaj dodatkowo. Trzy aż? Na pewno, no. Tam dużo brakowało. Musisz ten dobić teraz troszkę, czekaj. Wytrzymam, żeby nie spadł. O, dobra. Czekaj. I teraz. Wow, pykaj, no. Czekaj. No. Jeszcze jedna nie wejdzie? Nie, to już będzie dobrze. Poczekaj. No weź poluzuj, tu zostaw. Nie, no dobra, tyle może być. Przeciasno. Dobra, tyle może być. Kręcimy. Mają wbije. Jak tam to jest, że... Dużo tam brakuje. Tylko, że tu nie mogę wstawić. Tak. Powietrze. Powietrza nie ma do plazmy. Daj to szybkę. Drugą. Dobra, z powrotem. Gdzieś chodzi. Ale on zaraz się wyrobi. Dobra, trzeba to poskręcić jeszcze. Dobra, wyjedź. Wyjedź nim. Tylko on teraz założył mu elewator. Dobra. Trzeba tu poskręcać to wszystko, dobra! A tu już wydziera, bo przecież jest ta blacha. Mam dorobione dwa wałki. Na zapas jeden zrobiłem, teraz tylko muszę zrobić otwór tutaj na środku. Na rolkę i... Dalej zobaczmy, do przodu! Tylko weź te, o właśnie, no. Jeszcze. Dobra! Do góry jeszcze kawałek. Dobra. Luźna na dole, tylko że... Tak, gdzie to załóżmy i się
załapane, teraz drugie. Tak świetnie, nie było. Tak. Ale całkiem nie, weź to nie. Jeszcze jedna blacha ci spadła. Jest, tu ja. A te ciężko jest przebijać. Ten zrobił z luzem ładnie, a tutaj troszkę za ciasno jest. Dobra, musimy przebić wałek tamtą. Ile tam będzie wystaje? Teraz, bo doszło na równo ten. Tu jest tyle. Jeszcze kawałeczek może. No dobra, będzie dobrze teraz chyba. Bo wszystko jest na równo. Kręcamy, tylko tam jeszcze jedną śrubę, bo się nie założysz. Tak dokręcisz może. Próba! Puma jeszcze tankuje paliwo i też już wyjeżdża.